Stanie na jednej nodze podczas mycia zębów, tak? Czyli myjemy zęby głównie około 2 minut. Więc po 1 minucie na każdej ze stóp codziennie, to jest przy okazji doskonale wzmacnia stopy. Żeby jakąkolwiek aktywność ruchową z dzieckiem poza przedszkolem rozpoczął, czyli właśnie chociażby spacery dokądś albo po coś. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia do Akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W Studiu Eduakcji Marzena Kłos, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego, dyrektorka przedszkola, niestrudzona popularyzatorka ruchu wśród dzieci. Ostatnio rozmawialiśmy o 3 i 4 latkach, ale w kontekście tego, co ten 3 i 4 latek potrafi, a jakie zachowania tego nastolatka w ruchu nas powinny już niepokoić. A teraz porozmawiamy o 5 i 6 latku. Co na ten temat jesteś ciekawego w stanie powiedzieć? Rozwój motoryki u dzieci 5 i 6-letnich postępuje. U 5-latka jest pierwszy taki skok rozwojowy zauważalny. Więc przyrost kompetencji w zakresie sprawności ruchowej jest znaczący. 5- i 6-latki to naprawdę kosmici w porównaniu do dzieci młodszych. Czyli już te schody będę tutaj na początek rzucać. Czyli przede wszystkim te dzieci już powinny praktycznie wbiegać i zbiegać po schodach, oczywiście nie przestępując schody kolejno, a nie dostawiając nogi, i robią to bez trzymania poręczy. No to jest taki ewidentny test. I z przerażeniem często na to patrzymy, nie? Że jak te nawet 5-latki zbiegają. Biegają, nawet lubią zeskakiwać u mnie tam. Ostatnie schodki. Żeby tylko ostatnie. Ale to znaczy, że są sprawne. Jeżeli wiedzą, jak zeskakiwać, niech zeskakują. Oczywiście, żeby to było dla nich bezpieczne. 5- i 6-latek, kolejny taki test, stoi na jednej nodze. Tak jak 5-latek, czy końcówka 4-latka w przedszkolu, końcówka roku, że dziecko stoi już, powinno stać nawet do kilkunastu sekund na jednej nodze, utrzymać równowagę. Tak 6-latek pod koniec edukacji powinien to robić nawet z zamkniętymi oczyma. Tutaj podpowiem też, że ćwiczenie stóp jest bardzo ważnym elementem rozwoju fizycznego, bo po pierwsze wzmacnia te nasze podpory, bo nogi są naszą podporą, ale też to przeciwdziała płaskostopiu, czyli pomaga wysklepić się łukowi naturalnemu w stopie. No i tutaj poza tym, że jeżeli tylko można, dzieci powinny chodzić na boso i to na boso po naturalnym terenie, no to jest super, ale z tym nie mamy kłopotu, bo dzieci uwielbiają chodzić na boso, więc teraz skarpetki tylko z tymi przylepcami hamujące są, idą nam na pomoc. Natomiast doskonałym ćwiczeniem jest właśnie stanie na jednej nodze. I ostatnio podczas wizyty u fizjoterapeuty, który specjalizuje się w stopach, jest podologiem, powiedział, że właśnie bardzo proste ćwiczenie, czyli stanie na jednej nodze podczas mycia zębów, tak? Czyli myjemy zęby głównie około 2 minut, więc po 1 minucie na każdej ze stóp codziennie, to jest przy okazji doskonale wzmacnia stopy, więc to jest naprawdę nic wielkiego i on swoim małym pacjentom takie ćwiczenie proponuje. Czyli co, wtedy ta stopa musi być na poziomie kolana? Nie, on stoi na jednej nodze i utrzymuje równowagę podczas mycia zębów. Jasne. Tak? Raz na jednej nodze, raz na drugiej. Więc to stopa podczas, kiedy stoimy na jednej nodze, stopa musi znaleźć ten punkt balansu, więc porusza się w różne strony i naprawdę to jest niesamowite ćwiczenie. Miałam je zalecone, więc po kilku tygodniach ćwiczeń naprawdę niesamowicie się stopy wzmacniają.
Więc to tak przy okazji zachęcam do próby takiego ćwiczenia. No oczywiście dzieci starsze w przedszkolu nie mają już problemy z utrzymaniem równowagi, czyli przechodzą na jakimś podwyższeniu, czyli no taką podstawowym ławeczka. Przyrządem jest ta ławeczka właśnie gimnastyczna. Że dzieci starsze już bez problemu rzucają i chwytają piłkę. Więc maluchy, kiedy rzuca się do nich piłkę, to robią koszyczek z rąk i próbują złapać. Niezbornie łapią. Natomiast dzieci starsze już piłkę łapią obydwoma dłońmi i łapią ją nie na sobie, tylko na wyciągniętych ramionach, przed sobą, tak jak się uczy już w szkole prawidłowego rzutu i chwytu, czyli sprzed klatki piersiowej. Maluch rzuca piłkę do góry i przed siebie, a starsze dziecko łapie tę piłkę już prawidłowo, czyli na wyciągniętych ramionach. Poza tym starsze dzieci, już w ogóle samoobsługa jest na innym, powinna być na innym etapie, czyli tutaj nie ma problemu, żeby dziecko samodzielnie przebrało się całościowo w strój bez pomocy, przewraca na odpowiednią stronę odzież, strój gimnastyczny, wyjście na dwór nie stanowi żadnego kłopotu. Załatwi też potrzeby fizjologiczne. Fizjologiczne w ogóle bez problemu, to już 5-6-latek, to już w ogóle nie potrzebuje żadnej opieki w toalecie, tak? Samodzielnie, 5-latki już samodzielnie obsługują się przy posiłku, bo o tym też mówiliśmy, czyli nalewają z dzbanka napoje innym kolegom podczas dyżurów chociażby, także to już jest naprawdę różnica ogromna w tych możliwościach motorycznych, ale to też wynika właśnie z tego, że ta sprawność motoryczna, siła, wytrzymałość, wiele aspektów motoryki się doskonali. A jakie są takie sytuacje, które powinny nas zaniepokoić? Poza tym, że nie robią tego, o czym mówisz. Znaczy ogólnie lęk albo wycofanie przed ćwiczeniami ruchowymi. W ogóle? W ogóle. Pomijam fakt, że czasami dziecko nie podejmuje tych aktywności, dlatego że nie ma umiejętności samodzielności w przebraniu się. Bo po prostu się wstydzą, że inne dzieci robią to samodzielnie, a dziecko tego nie potrafi, więc ono często rezygnuje z ćwiczeń. Jeszcze bardziej się wycofuje. Tak, wycofuje się. Więc dlatego warto te czynności, te kompetencje, umiejętności samoobsługowe zadbać dziecka. Natomiast jeżeli dziecko nie jest zainteresowane zabawami ruchowymi, a każde dziecko lubi biegać, to jest natura, że wystarczy rzucić piłkę, puścić balonik i każde dziecko z automatu za tym balonem pobiegnie, za piłką pobiegnie. Jeżeli tego nie robi, to powinno to budzić nasz niepokój. Zastanowić się dlaczego. Nieraz po prostu dzieci są spokojniejsze, ale jakieś aktywności ruchowe najmniejsze powinny podejmować. Jeżeli wychodząc na dwór dziecko szuka miejsca i siada i przeczekuje po prostu na tej ławeczce, to albo nie ma kolegi, nie ma z kim się bawić, więc może to być aspekt taki społeczny, a może po prostu, nie wiem, czasami jest tak, że boi się pobrudzić, też to może być przyczyną, a czasami po prostu dlatego, że jest niezborny ruchowo. Więc tu już jest rolą nauczyciela porozmawiać z dzieckiem, zaobserwować go w innych sytuacjach, przypatrzyć się wtedy, kiedy ono nie widzi, że nauczyciel patrzy. Oczywiście porozmawiać z rodzicami, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, żeby również rodzice dali komunikat zwrotny, jak ono się zachowuje w innych sytuacjach. I wówczas podjąć właściwe kroki, czyli nawet jeżeli potrzeba, to skierować na jakieś badania, żeby zdiagnozować dziecko, co jest powodem takiego zachowania. A jak jest z tymi dziećmi, które już kończą de facto przedszkole, z jakimi kompetencjami ten 5-6-latek powinien wyjść, żeby nie być tak mocno narażony na porażki edukacyjne w późniejszych etapach, czyli w szkole? Głównym zadaniem wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do kolejnego etapu edukacyjnego, czyli tak, żeby ono było gotowe do przekroczenia progu szkoły. Jednym z tych aspektów jest sprawność ruchowa,
Czyli jeżeli dziecko będzie sprawne, czyli będzie biegało, no wykonywało te podstawowe formy ruchu, o których mówiliśmy, będzie reagowało na sygnały, zarówno wzrokowe, jak i słuchowe, będzie dostosowało się do umów, które obowiązują w trakcie ćwiczeń gimnastycznych, będzie znało nazwy pozycji wyjściowych, czyli nauczycielka powie leżenie przodem albo siad płaski, no to ona będzie wiedziała, o co chodzi, na pewno pomoże mu te umiejętności odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej. Jasne. A co jeśli chodzi o, bo o tym nie rozmawialiśmy wcześniej, a to jest interesujący wątek, o to, że dzieci otyłe są mniej chętne do aktywności ruchowych. W jaki sposób radzić sobie z taką niechęcią u dzieci, które no, mają wyraźną nadwagę? Powiem tak, problem nadwagi jest, znaczy ja jeszcze tego nie widzę, że to jest jakiś problem na etapie dzieci w wieku przedszkolnym, chociaż zdarzają się już dzieci no, z nadwagą. Zwykle jest to tak, że albo oboje, albo któryś z rodziców również boryka się z takim problemem. Jeżeli to są no, zwyczaje rodziny, czyli i dieta, i styl życia, brak aktywności i tak dalej, no to trudno nam tutaj no, wchodzić w kompetencje rodziny. Oczywiście. To no, każdy ma swoje jakby preferencje i jest to też taki dosyć trudny temat. Natomiast jeżeli widzę, że ta otyłość dziecka, tak? Czyli go no powoduje to, że ono w ogóle nie podejmuje aktywności ruchowej albo w ograniczonym zakresie. W związku z tym traci w grupie społecznej. Więc rodzicowi, z rodzicem rozmawiam wówczas właśnie pod tym kątem, żeby zachęcić rodzica do tego, żeby jakąkolwiek aktywność ruchową z dzieckiem poza przedszkolem rozpoczął. Czyli właśnie chociażby spacery dokądś albo po coś, czyli celowość spacerów. Może zachęcić dziecko do jakiejś aktywności w postaci uprawiania sportu, czyli zapisać, nie wiem, chłopca na piłkę. Dziewczynki też teraz grają, zresztą to nie mogę tutaj dyskryminacji robić, na pływanie, na jakiś sport, który jest dostępny w zakresie naszego miejsca zamieszkania, ale no, warunkiem jest to, może być to nawet nie sport, a rodzaj, nie wiem, tańca, tak? No, cokolwiek, jakaś forma aktywności ruchowej. Ale też warto posłuchać dziecka, czy ono będzie tę aktywność lubiło. No i to, co mówią właśnie trenerzy, że nie od razu do trenera, do obcego człowieka, tylko najpierw pójście z rodzicem na basen, na salę, oswojenie sytuacją, tak żeby dziecko no, zaadaptowało się do nowej roli. Ja mam w swojej grupie dziewczynkę no, troszeczkę otyłą, ale ona naprawdę bardzo chętnie podejmuje ćwiczenia, aktywność, mimo tego, że nie jest do końca tak sprawna jak dzieci szczupłe, chociaż w niektórych ćwiczeniach przewyższa sprawnością dzieci, które nie mają problemu otyłości. Czy to można by było wywnioskować, że to nie o samą tuszę chodzi, tylko o podejście? Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. To możemy uznać chyba za dobre podsumowanie. Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci.